Od 2006 roku w każdy drugi piątek maja obchodzony jest Dzień Kierowcy Zawodowego. Zdaniem ekonomistów to jeden z trzech najczęściej poszukiwanych przez pracodawców zawodów na polskim rynku pracy. Dlaczego warto zostać kierowcą zawodowym oraz jak to zrobić? O tym porozmawiamy z ekspertami Dobrej Szkoły Jazdy LOK z Rudy Śląskiej. Chodźcie z nami. Czy każdy kierowca samochodu osobowego może zostać kierowcą samochodu ciężarowego? Może. Każdy może, który ma pasję, zainteresowanie, chce być kierowcą, ma jakąś predyspozycję do tego, więc tylko chcieć i my jesteśmy od tego, żeby go przygotować. Dlaczego kierowcy zawodowi są cały czas poszukiwani przez pracodawców na rynku pracy? Na rynku transportowym jest bardzo duże zapotrzebowanie na kierowców. Ciągle borykamy się z brakami. Samochody stoją na parkingach, nie ma kto nimi wyjechać praktycznie. Zatrudniamy każdą osobę, która jest chętna do pracy, która przejawia jakieś zainteresowanie bycia kierowcą. Jeżeli posiada umiejętności, oczywiście przeprowadzamy krótkie szkolenie. Taka osoba na pewno znajduje pracę bez najmniejszych problemów w naszej firmie. Kurs jako tak na kategorię C, czyli na ciężarówki, te, w której siedzimy teraz, trwa 30 godzin. Jest to kurs 30-godzinny. No i też, jeśli chodzi o czas, no różnie to bywa. Jedni to zrobią w ciągu, powiedzmy, 15-20 dni. Jeżeli chodzi o sam egzamin państwowy, często się zdarza, że osoby, które do niego podchodzą, zdają za pierwszym razem? Większość zdaje za pierwszym razem te nasze zawodowe prawa jazdy. No ale zdarza się, że ktoś ma pecha. No, egzamin się rządzi swoimi prawami. Czasami się zdarzają różne takie nieprzewidziane sytuacje, no, co wiąże się z negatywnym egzaminem, ale jednak ta zdawalność jest dosyć ładna. Współpracuję właśnie z Dobrą Szkołą LOK. Udało mi się nawiązać dobrą współpracę z panem Piotrem, który jest właścicielem firmy, i on tutaj poleca osoby, które są zainteresowane pracą po ukończeniu kursu prawa jazdy. My takie osoby chętnie przyjmujemy do pracy. Ostatnio nawet zatrudniliśmy kilka kobiet, które w tym zawodzie jest to, można powiedzieć, nowością, bo przeważnie ten zawód się kojarzył z mężczyznami. Myślę, że dobrze czuję się za kierownicą, że wychodzi mi to jakoś. No i w sumie najwyższy czas, żeby się przebranżowić z handlowca na kierowcę zawodowego. Kurs fajnie wygląda, są wymagający instruktorzy, ale myślę, że przy tym można się dużo nauczyć. Panie jako kierowcy ciężarówki, coraz więcej ich widzimy na drodze, więc też się sprawdzają. No, jest to ich świadomy wybór, no i się cieszymy, że panie też chcą jeździć i też chcą z nami współpracować. Staramy się robić to wszystko, co do nas należy, z pasją. Wiadomo, że pieniądze w tym wszystkim są ważne, ale nie są najważniejsze. Jeżeli przyjdzie ktoś, jakiś instruktor, który chciałby typowo zarobić w tym fachu, no to można powiedzieć, długo się nie utrzyma. Kierowca samochodu ciężarowego zarabia, myślę, że dużo powyżej średniej krajowej. Jest to bardzo atrakcyjna praca, ponieważ godziny pracy również można dostosować do swoich potrzeb życia prywatnego. Kierowcy jedni jeżdżą nocą, jedni jeżdżą w ciągu dnia. Staramy się, żeby to robić z pasją, robić to najlepiej, jak potrafimy. I nie tylko, żeby tak zrobić, powiedzmy, te 40 czy 50 minut, czy tę godzinę, którą mamy przeznaczoną na naukę, tylko włożyć to troszkę własnej inwencji, trochę serca,